jestem odłączony mikrofonu. To teraz powyłączam po dużo. Witam Państwa na w sumie przez nas długo oczekiwanej, sądzę, że przez rynek również uruchomieniu albo zapowiedzi uruchomienia aukcji, bo na razie mamy konferencję prasową. Po konferencji prasowej wpiszemy do systemu, uruchomimy dokumenty uruchamiające aukcję. Cel dzisiejszej konferencji, tytuł Polska w zasięgu, czyli będziemy mówić o elementach związanych z dostępem szerokopasmowym, bardzo szeroko rozumianym. Pozwólcie Państwo, że ja zacznę. Proszę, oczywiście. To lepiej, że nie złączone. Nawet bliżej. Może to będzie lepiej. To co na pewno potrafimy zauważyć, a bardzo mocno zauważamy od kilku lat ten element cyfrowy element w naszym życiu. Lockdown, zdalna nauka, zdalna praca, zdalne zakupy, zdalne zdrowie. To by było fajnie, gdyby tego łatwo działało, niestety nie jest, ale zaczynamy w tej chwili, przeszliśmy z tylko stacjonarnego, z tylko zdalnego na hybrydowy model. Poruszamy się, no i zaczyna być ten element istotny, żebyśmy również podczas poruszania się mieli dostęp do zasobów sieci, zasobów usługowych. A jak wygląda to dzisiaj? Zgodnie z informacjami, deklaracjami, raportami, możemy to różnie nazywać, w różny sposób zbierane są te informacje, pokrycie dzisiaj w zasięgu sieci mobilnej, nie mówimy jeszcze w pełni szerokopasmowej, bo tu definicja jest czasami różna, od 92 do 99% household czy mieszkań jest w zasięgu sieci obecnej. Jak popatrzymy sobie na pokrycie terytorialne, czyli gdzie mamy dostęp do sieci, to widać, że w zależności od operatorów, to jest ten przedział, od 87 do 90% kraju jest pokryte zasięgiem co najmniej 30 megabitowym. Czy to już jest dostęp szerokopasmowy? Kilka lat temu powiedzieliśmy stanowczo tak. Dzisiaj się zaczynamy zastanawiać, więc popatrzmy sobie na ten przedział co najmniej 50 megabitów, 77 do 99%, a na tym poziomie oczekiwanym, takim minimalnym, rozumianym dzisiaj jako szerokopasmowy, w pełni szerokopasmowy od 57 do 97%. Ale pamiętajmy, że to są dane statystyczne, raportowe, często symulacyjne, wyliczeniowe, więc równocześnie, żeby weryfikować później zobowiązania i rzeczywiste realizacje tych zobowiązań, dołączyliśmy również do dyskusji o aukcji metodykę pomiarową, w jaki sposób będziemy te zobowiązania weryfikować. Początkowym przedmiotem aukcji miało być pasmo 80 MHz z C-bandu, z pasma tego C-band 3438 MHz, tak zwanego pasma pierwotnego czy pionierskiego dla technik 5G. Rozszerzyliśmy to po pierwszych konsultacjach na wniosek różnych środowisk do pełnego pasma 100 MHz, czyli tak jak technologia czy technika 5G zakłada tego wykorzystanie. Zobowiązania ilościowe prawie się nie zmieniły, czyli 3800, tak jak zakładaliśmy na początku, z pewną gradacją, czyli z wymuszeniem, może wymuszeniem złe słowo, z naciskiem na określone obszary, tak by inwestycje nie objęły tylko wielkich miast, ale również zostały skierowane do mniejszych ośrodków. 400 stacji w gminach od 10 do 20 tysięcy, 700 stacji w gminach od 20 tysięcy do 50 i około 300 od 50 do 80 tysięcy mieszkańców. Dla uproszczenia, lista gmin publikowana w załączniku stan na dzisiaj jest
Nie ma też dyskusji, czy jak się w międzyczasie jakieś elementy populacyjne zmienią. Zgodnie z założeniami i danymi statystycznymi GUS-u obecnie aktualnymi. 48 miesięcy. To nie zwróciłem i powiedziałem. Istotne. Myśmy proponowali, wcześniej wysłuchaliśmy propozycji z rynku 48 miesięcy. Taki jest planowany cykl inwestycyjny. Jeżeli mówimy o gospodarstwach domowych, 99% household czy gospodarstw do objęcia pasmem 95 megabitów z opóźnieniem maksymalnym 10 milisekund, czyli w zasadzie parametry pasma i technologii 5G. Jak mówimy o pokryciu kraju, mówimy o 90% z 95 megabitami z maksymalnym opóźnieniem 10 milisekundowym. Drogi. W 84 miesiącu, czyli już jakby na koniec tego dużego planu, że zbliżamy się do końca dekady, 95%, 95 megabitów, opóźnienie 10 milisekund. To są te cechy charakterystyczne dla tej prezentacji. Drogi wojewódzkie analogicznie 95%, 95 megabitów. Co jest tu istotne? Opóźnienie również 10 milisekundowe, czyli nie śrubujemy tego opóźnienia. Mam nadzieję, że te zastosowane techniki to opóźnienia będą zmniejszać. Są to opóźnienia, które wystarczają do naszej komunikacji. To, co jest istotne, co wyłączyliśmy z powodów czysto logistycznych, to jest pas granicy wschodniej, gdzie mamy problem z koordynacją z naszymi sąsiadami. Jedni są w stanie wojny, drudzy są w stanie trudnym do ustalenia, trzeci są w stanie operacji i nie bardzo chcą koordynować, są problemy z koordynacją, stąd ten pas wyłączyliśmy, żeby móc przeprowadzić sprawnie koordynację i móc oczekiwać, że na pozostałych obszarach zobowiązania zostaną zrealizowane. To, co jest jeszcze istotne, pewno Państwo zauważyliście, 95-100 mega, różnica, zeszliśmy o 5 mega, jest to w tej chwili wykonywalne z powodów technicznych na wszystkich pasmach, jakimi i w szerokościach, jakimi dysponują operatorzy, a jednocześnie umożliwia aplikacje, pośrodki pomocowe, pośrodki unijne, na które nam zwrócono w czasie konsultacji uwagę. Zresztą to zejście z tymi parametrami pokryciowymi jest również z tym związane, by operatorzy mogli uzyskać na te obszary mniej opłacalne inwestycyjnie subwencje i dotacje ze środków unijnych. Istotnym elementem tych parametrów, które pokazywałem, było to, że te stanowiska, szczególnie związane z procentem terytorialnym oraz z przepustowością, zostały wydyskutowane łącznie z 4 operatorami. W tym Polfonter uczestniczył w tych obradach. Były to dyskusje pod egidą Izby PIT. Jak wygląda proces aukcyjny? On we wszystkich naszych komunikatach wygląda tak samo, bo wygląda, musi wyglądać tak samo. Startujemy dzisiaj, do 8 sierpnia mamy pierwszy etap składania ofert wstępnych, ocena formalna, aukcje próbne, mamy obowiązek przeprowadzić szkolenia, przeprowadzić aukcję próbną, czy wszystkie mechanizmy są prawidłowe, czy wszystkie mechanizmy są prawidłowe i w takim momencie postępowanie rezerwacyjne w drugim etapie, czyli podczas właściwej licytacji. Piszemy około 150 dni, bo są pewne elementy, które mogą spowodować wydłużenie niektórych etapów. To są czasy minimalne albo czasy, powiedzmy, minimalno-optymalne, czyli takie, jakie zakładamy z doświadczenia, mogą się wydarzyć sytuacje, które kilkanaście dni wydłużą ten proces. Nie planujemy, ale celujemy tak w proces. Zresztą w dokumentacji rezerwacyjnej też przewidzieliśmy to i rezerwacja zaczyna się we właściwym terminie z końcem listopada. Mamy tam odrobinę zapasu, by móc te dokumenty przygotować, wydać i uruchomić tak naprawdę eksploatację, czyli dać szansę operatorom na realizację tych zobowiązań. Panie Ministrze, oddaję głos. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, to jest na pewno bardzo ważny dzień, dlatego że rozpoczęcie tej aukcji daje nam szansę.
uczestnicy, przeprowadzając aukcję na poprzednie aukcje, jak Państwo wszyscy pamiętacie, bo widzę, że sala jest wypełniona przedstawicielami mediów, którzy się tym sprawami zawsze interesują. Jak Państwo pamiętacie, zakończyła się wielkim chaosem, koniecznością w kontrowersyjnych okolicznościach przerywania czy też zakończenia wbrew poprzednim ustaleniu tej aukcji. To była aukcja, która myślę, że pokazała, że jeżeli chcemy dobrze realizować takie procesy, to powinniśmy być do niej dobrze przygotowani. Dlatego chciałem podziękować panu prezesowi za to, że myśmy ten czas na konsultacje wykorzystali bardzo dobrze, czego dowodem w mojej ocenie jest z jednej strony udostępnienie większej puli tego pasma, ale z drugiej strony, i to jest z mojego punktu widzenia najważniejsze, wprowadzone zostały realne i konkretne zobowiązania pokryciowe. Dlaczego to jest takie ważne? Szanowni Państwo, dlatego, że dystrybucja pasma i cały proces z tym związany ma przede wszystkim służyć temu, żeby obywatele i przedsiębiorcy mieli dostęp do szybkiego internetu. I to jest, szanowni Państwo, clue naszej działalności. To jest to, co jest najbardziej istotne z punktu widzenia funkcjonowania i komunikacji elektronicznej i Ministerstwa Cyfryzacji. Chciałem Państwu w takiej szerszej perspektywie opowiedzieć, na co my tutaj w tym procesie zwracaliśmy uwagę, bo przypomnę, że zgodnie ze wszystkimi regulacjami to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiada za cały ten proces. Natomiast naszą rolą jest po pierwsze wspieranie UKE na każdym etapie, a po drugie, myślę, że to też jest ważne, żeby zabierać głos i swoje stanowisko, jeżeli chodzi właśnie o to, jak ta akcja powinna wyglądać. Myśmy nasze stanowiska zgłaszali, one zostały upublicznione. Dziękuję panu prezesowi za to, że duża część tych naszych postulatów została uwzględniona. Szanowni Państwo, dostęp do stacjonarnego internetu o prędkości powyżej 100 megabitów. Tutaj konkursy, które uruchomiliśmy też przez wsparcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, te konkursy po prostu by się nie odbyły. Także chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie panu prezesowi za dobrą współpracę w tym obszarze podziękować. No ale też to, o czym mówimy dzisiaj, czyli zasięg telefonii komórkowej wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Proszę Państwa, to jest nie do wytłumaczenia, że w 2023 roku operatorzy nie decydują się na to, żeby wzdłuż naprawdę najpopularniejszych szlaków komunikacyjnych, takich jak drogi ekspresowe, autostrady, czy na przykład magistrale kolejowe, nie zapewniać zasięgu. Jeżeli ktoś chce dysponować kolejnymi elementami pasma, to powinien się zdecydować, że faktycznie chce zapewniać dobrą usługę dla obywateli, a co za tym idzie, zapewniać ją wszędzie tam, gdzie ona jest konieczna, czyli właśnie wzdłuż tych szlaków komunikacyjnych. 5G w mniejszych miejscowościach. Proszę Państwa, nie możemy zgodzić się na to, żeby technologia wykluczała. Nie możemy się zgodzić na to, żeby jej rozwój był takim rozwojem o prędkości. Do tej pory bardzo często widzieliśmy, że niestety tak właśnie było, że inwestycje były przede wszystkim w wielkich miastach, tam gdzie operatorzy spodziewali się największego zwrotu. Z jednej strony to jest zrozumiałe, dlatego że to są firmy komercyjne, działają po to, żeby zarabiać dla siebie, dla swoich akcjonariuszy, ale z drugiej strony to są firmy, które działają w oparciu o unikalny, niepowtarzalny zasób, którego dysponentem jest państwo. Jeżeli państwo ten zasób ma dystrybuować, to powinno stawiać, tak jak tutaj pan prezes zrobił, konkretne warunki, tak żeby to nie był internet dla bogatych, nie był internet dla tych z wielkich miast, tylko to, żeby faktycznie był to internet na każdego. My chcemy też być bliżej ludzi w obszarze dostarczania informacji. Myślę, że to jest bardzo ważne i dlatego uruchomiliśmy serwisy internet.pl i serwis C2PM. O tych serwisach jeszcze Państwu będę chciał powiedzieć, ale to jest część większej strategii. Chodzi przede wszystkim o to, żeby informacje na temat tych procesów, które dla większości obywateli z oczywistych przyczyn mogą nie być zupełnie oczywiste, może to nie być przejrzyste, żeby podawać to w takiej formie, żeby każdy faktycznie był w stanie to zrozumieć. To jest fundamentalna kwestia, to jest coś, co decyduje o tym, czy nasze postępowanie będzie uznane za transparentne, czy też nie. Szanowni Państwo, jeszcze, żeby przypomnieć, konkursy
w 11 lat, jeżeli te wszystkie plany, o których tutaj mówiliśmy, się udadzą, jeżeli ta współpraca pomiędzy Ministerstwem Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Urzędem Komunikacji Elektronicznej się wydarzy tak, jak to planujemy, to tak właśnie na zielono będzie wyglądała ta cyfrowa mapa Polski, internetowa mapa Polski po zakończeniu się inwestycji w ramach środków unijnych. Wiem, że tu są różne wątpliwości, ale my mamy te środki zabezpieczone, te inwestycje będzie można realizować i mam nadzieję, że z dużą korzyścią i powodzeniem dla Polaków, dla gospodarstw domowych, ale też dla firm, bo to jest bardzo ważne, żeby w dzisiejszych czasach zapewnić każdemu, kto chce prowadzić swój biznes, dostęp do szybkiego internetu, bo coraz więcej tego biznesu dzieje się właśnie w sieci. Szanowni Państwo, internet.gov.pl to jest strona, którą uruchomiliśmy, 8,5 miliona wyświetleń, wiele osób, głównie tych, którzy są skupieni wokół operatorów telekomunikacyjnych, mówiło, że to bez sensu, że taki serwis nie ma żadnego zastosowania, że nie powinniśmy inwestować w takie rozwiązania. My się z tym od samego początku nie zgadzaliśmy i dzisiaj, nie tak dawno, wystąpieniu od jednej z izb branżowych, dowiedzieliśmy się od tej izby, że internet.gov.pl, szanowni Państwo, jest dzisiaj najlepszym źródłem informacji na temat dostępu do szerokopasmowego internetu w Polsce. Także cieszę, że nawet krytycy po tym, jak zobaczyli, że nie mieli racji, byli skłonni się do tego przyjąć. Drugi serwis, szanowni Państwo, bo ten to też ważne, chcemy w przyszłym tygodniu podzielić się z Państwem ciekawą informacją. Już dzisiaj mogę zdradzić, że na internet.gov.pl oprócz danych o zasięgu stacjonarnym zagłoszą też informacje na temat zasięgów mobilnych. One będą sukcesywnie dodawane. Myślę, że to też jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy się tym interesują zawodowo, ale też coś, czym zainteresują się mieszkańcy. Myślę, że coraz więcej osób, decydując się na przeprowadzkę, interesuje się też tym, czy będzie w stanie korzystać z internetu, bo przez internet pracujemy, przez internet się uczymy, przez internet też korzystamy z wszelkiego rodzaju rozrywki, także jest to coraz ważniejsze. Tak jak też na początku Pan Prezes mówił, że ten świat cyfrowy to jest de facto, szanowni Państwo, świat internetowy. Ale kolejna kwestia, o której chciałem powiedzieć, serwis C2PM. Szanowni Państwo, Główny Inspektor Ochrony Środowiska w niedawnym raporcie stwierdził, że nie ma naruszeń dopuszczalnych pola elektromagnetycznego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wraz z rozwojem technologii rosną też obawy pewnych grup społecznych o to, czy ta technologia naprawdę jest bezpieczna. I my zainwestowaliśmy w badania, zainwestowaliśmy w analitykę i jak Państwo widzicie, 803 tysiące punktów pomiarowych na terenie całego kraju, wyniki, z którymi każdy może się zapoznać, to jest właśnie transparentność, przejrzystość i efekty tego, oparte także o eksperckie raporty jak WIOŚ-u, widzicie Państwo tutaj, czyli brak naruszeń, brak wątpliwości i pewność, że ta nowa technologia, która rozszerza swój zakres działania, jest naprawdę dla Polaków bezpieczna. I tutaj, szanowni Państwo, chciałbym oddać głos Panu Prezesowi. Jeszcze jeden element aukcji, który jest bardzo istotny. Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, jak tego tu mówimy. Pamiętajmy, iż obowiązek wpisania tych parametrów nie wynika z dalekosiężnych planów budowy systemu cyberbezpieczeństwa, a jest związany z wymaganiami już zawartymi w prawie telekomunikacyjnym i obowiązkiem prezesa UKE jest te elementy uwzględnić. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług ustalonych przez prezesa z uwzględnieniem rekomendacji wytycznych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci Informacji, czyli ENISA, po zasięgnięciu opinii kolegium, jeżeli rezerwacja jest wykonana po przeprowadzeniu aukcji. Zabezpieczyliśmy ten proces, uzgodniliśmy i zasięgnęliśmy, przeprowadziliśmy konsultacje z kolegium, mamy opinię i przeprowadziliśmy jeszcze
ostatnim elemencie synchronizację z zatwierdzoną przez Parlament Europejski do wprowadzenia w trybie dwuletnim dyrektywą NIS-2, czyli synchronizowaliśmy z ustawodawstwem europejskim wymagania cyberbezpieczeństwa. Kolejny zaopiniowało te wymagania pozytywnie. Na co chciałbym zwrócić uwagę, że definicja czas, definicja jest wzięta wprost, zacytowana z zapisów dyrektywy, czyli obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Jako jedna wspólna definicja przewidzieliśmy 5 lat na usunięcie z sieci sprzętu od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka, przy czym nie nazywamy tego dostawcą wysokiego ryzyka, tylko dokładnie definiujemy cechy tego dostawcy zgodnie z dyrektywą NIS-2. Zapisy są tak mówią oparte na dyrektywie, ale zaznaczyliśmy także również rekomendacja. Odsyłam do stanowiska Komisji Europejskiej z 15 czerwca, czyli bardzo niedawnego, czwartego publikowanego na temat dostawcy wysokiego ryzyka. Szanowni Państwo, zapraszam Pana Ministra. Jesteśmy gotowi do Państwa dyspozycji, do tej kamery.